Siemaneczko moi drodzy, w tym filmie powiem wam kilka ciekawych informacji na temat Pigi 2. Jednak zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, to jeżeli jeszcze ktoś z was nie subskrybuje mojego kanału, to w tym momencie możesz to zrobić. Kliknij proszę widzu ten czerwony przycisk tam na dole, żeby stał się szary. Pamiętaj o zostawieniu łapeczki w górę pod tym filmem. No a ja już więcej nie przedłużam i zapraszam cię już do oglądania dzisiejszego materiału. Jakiś czas temu w poprzednim odcinku z serii Roblox News dotyczącym Pigi 2 mówiłem wam o krótkim filmie, który potwierdził, że będzie Pigi 2. Teraz twórca Pigi ma dla nas coś lepszego. 22 sierpnia na jego oficjalnym kanale na YouTube zacznie się premiera oficjalnego zwiastunu Pigi 2. Dostały tylko 2 dni do premiery, więc musimy cierpliwie poczekać. Nie mogę się doczekać, a wy? Dajcie znać w komentarzu. Dobra, przechodzimy do kolejnej ważnej informacji. Na miniaturce zwiastunu możemy zobaczyć jakąś postać. Jest to postać z Pigi. Teraz pewnie spytacie jaka. Moim zdaniem jest to Pigi, ale nie ta zła. Tylko ta, która nie wypiła napoju pana Pi. Jest to po prostu Świnka Pepa. To jest ta postać z miniaturki, a to Świnka Pepa. Widzicie teraz podobieństwo? Ja tak. Jeżeli ktoś chce zagrać w tę grę, w którą teraz gram, link do gry dam wam w opisie. Twórca mapy stworzył ją w oparciu o zdjęcie z miniaturki oraz w oparciu o zdjęcie z Twittera Minituna. Być może właśnie ta mapa będzie w którymś z rozdziałów Pigi 2. Już wkrótce się tego dowiemy. Oczywiście jak tylko zwiastun się pojawi, nagram wam o tym kolejny film z serii Roblox News. Chociaż czekajcie, mam lepszy pomysł. Zrobimy tak, jak dobijecie tutaj pod tym filmem 15 łapek w górę, to w sobotę robię live'a i razem obejrzymy sobie ten zwiastun na żywo. Co wy na to? Dacie radę? Po co ja was w ogóle o to pytam? Jasne, że dacie radę. No a w tym odcinku z serii Roblox News to będzie już wszystko. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Trzymajcie się, do zobaczenia, no i oczywiście siema. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.